Giro. Giro. To jest... No, jakiś wreszcie fajny temat. Słuchaj, ale to musisz wreszcie, no, ze Szpakowskiego na Giro. Wytłumacz mi, o co chodzi, bo to jest odkrycie? Czy to było do przewidzenia, czy jak to jest? Bo ja powiem szczerze, że wiem tyle, co wszyscy polscy dziennikarze oprócz ciebie i Krzysztofa Wyrzykowskiego, czyli nic o kolarstwie. I nagle otwieram wszystkie gazety, wszyscy piszą o tym, że nasz zawodnik dokonuje cudów. Dokonał cudu, czy... Nie dokonał cudu. Znaczy, ten efekt był o tyle większy, że tak się złożyło, że akurat dwaj nasi zawodnicy, którym takie miejsce w czołowej dziesiątce Niemcowi, to już się Przemysław Niemiec. Mhm. Trudno się to wymawia, zrobiliśmy z niego Przemca, to łatwiej, prawda? Czyli Przemiec. Przemiec, tak. Więc ten Przemiec dawno na to zasługiwał, żeby startować w wielkich turach, czyli w tych trzyetapowych wyścigach, takich jak Giro, Tour de France i hiszpańska Vuelta. Wiadomo było, że go będzie stać na dobry wynik. A Rafał Majka jest młodziutkim, niespełna 24-letnim zawodnikiem. Dopiero to był jego trzeci wielki tur, pierwsze Giro. I też było wiadomo, że jest to zawodnik, powiedzmy, na pierwszą piętnastkę, na pierwszą dwudziestkę. Mhm. No a splot okoliczności, ich znakomita forma, znakomita jazda sprawił, że znaleźli się w pierwszej dziesiątce, co jest oczywiście w tym znaczeniu historycznym wynikiem, no bo nigdy dwóch Polaków w wielkich turach nie było w czołowej dziesiątce. Mhm. Ale można było się tego spodziewać, no tylko no, kolarstwo jest taki wyścig, trwa jednak 3 tygodnie, jest wiele etapów, zawsze coś tam po drodze może się wydarzyć. Nie wiem, jakaś kontuzja, dzień słabości, jakieś inne defekty, historie i to jest fajnie, że oni się przez cały wyścig tej czołówki trzymali, zawsze przyjeżdżali z najlepszymi i stąd taki efekt, czyli świetne miejsce. A redaktor Jaroński nie ma takiego pomysłu? Na przezwisko dla ciebie? Nie. Że może nie do końca mu się chce komentować jakiś wyścig, powiedzmy to Giro albo to Tour de France, i sam by może pojechał sobie poszaleć przez 3 tygodnie, na dużym ludzie to wszystko oglądać. Nie trzeba komentować, nie trzeba pisać, po prostu sobie pojechać na takie Tour de France czy Giro. Ja wiem, że masz inne zajęcie teraz i komentarz takich... Tak... Ale ja bywałem. Ale tak na ludzie, że nic nie musiałeś robić? Też tak bywało. I jak? Fajnie? Słuchaj, widzisz dużo więcej, dużo innych rzeczy niż to, co widzisz w telewizji. Telewizja w kolarstwie pełni niebagatelną rolę, no bo ona w zasadzie wszystko jest w stanie pokazać, bo kolarstwo jest takim sportem, że w zasadzie nie ma człowieka na całym wyścigu, który jest w stanie objąć wszystko. Bo nie da rady zobaczyć wszystkiego. Jak masz walkę zapaśników, no to ich widzisz cały czas. Mecz piłkarski, mniej więcej tych 22 widzisz. No rzadko bywa tam, że poza kamerą, nie wiem, jeden drugiego kopnie. Prawda? I tego nie widać. A tutaj się dzieje naraz tak dużo rzeczy, że nikt nie jest w stanie tego opanować. Ja pierwsze takie swoje doświadczenie miałem, jak na wyścigu pokoju przejechałem się motorem. Wojtek Matusiak, były znakomity kolarz, mnie wiózł. Słuchaj, ja miałem pełną głowę informacji i jak usiadłem do maszyny do pisania i do przeglądu sportowego, chciałem napisać artykuł, to nie wiedziałem, co opisać. Tyle rzeczy nagle widziałem. Więc jeżeli jedziesz obok wyścigu, to przede wszystkim widzisz tych kibiców, których oczywiście tam jakieś fragmenty tej ich euforii, tego takiego charakterystycznego biegania na górskich przełęczach, gdzie tam zabiegają nawet tą drogę, stoją, tworzą taki żywy tunel, no to tego widzisz tysiące, te kampery zaparkowane przy drodze, gdzie tam sobie kiełbaski, winko popijają. No ktoś pytał o to dlatego, że jak ja sobie jeżdżę na mecze piłkarskie, a nie muszę na tych meczach nic robić, bo ani nie komentuję, ani nie muszę nic z tego napisać, tylko czasami się akredytuję, czasami na bilet gdzieś za granicą czy w Polsce, to mam wrażenie, że ja więcej z tego wyciągam niż jak jestem rzeczywiście oczywiście w pracy. Bo tak, gdzieś sobie pójdę, nawet jak mnie wyrzucą, to nie ma żadnego problemu, to sobie wejdę innymi drzwiami, mam więcej czasu, duży luz, popatrzę sobie i tak dalej. I też widzisz kibiców, prawda, jak reagują, czego w telewizji nie widać. No.